Witajcie serdecznie, kochani, w zimowej wróżbie wyboru. Będzie to wgląd do energii, które będą obowiązywać mniej więcej do marca tego roku, 2021 roku. Oczywiście miejcie to na uwadze, że jest to odczyt ogólny i z tego typu przekazów należy po prostu brać to, co rezonuje z Waszą duszą, jest zgodne z Waszą podświadomością. Tak samo wariant, który macie wybrać, ma być pierwszym podszeptem świadomości i łączności, tak? Podświadomości, przepraszam. Czyli wybieramy ten wariant bardzo, bardzo intuicyjnie i wyostrzamy swoją intuicję. Nie zastanawiajcie się też zbyt długo. Są to, kochani, kadzidła, które też będę Wam odpalać. Tutaj po prostu sugerujcie się intuicją, tak? Numer 1 to jest jaśmin, numer 2 to lawenda i numer 3 to drzewo sandałowe. Kochani, oczywiście pamiętajcie o tym, że są to odczyty ogólne i wszelkie konsultacje prywatne zamawiamy przez maila. Jestem wtedy skłonna udzielić Wam odpowiedzi na różne nurtujące Was pytania i proszę bardzo o zapoznanie się z informacjami pod filmem i gdyby ktoś miał takie życzenie zamówienia sobie takiego rozkładu, to zapraszam. To zapraszam Was serdecznie, a teraz już przejdziemy do rozkładów ogólnych. Odłożymy na razie wariant numer 2 i 3 i zapraszam jedyneczki do Waszego czytania. Otwieram kadzidło. Jeszcze tych jaśminowych nie otwierałam. Przechodzimy, kochani, już do rozkładu. Jedyneczki. Jakie są ogólne energie dla Was do marca? Sprawdźmy. Jakie energie Wam przyciągnę? O, czy ja dam radę tak przetasować te karty? Nie, nie będę ich tasować w taki sposób. Dobra. Okej, więc sprawdźmy sobie. Jakie ogólne energie dla Was na okres od stycznia do marca? U jedyneczki nastąpiło oddalenie, nastąpiło wycofanie z działania. Szeroko można to rozumieć, tak? Może to być odpoczynek od pracy, może to być zawieszenie działalności, a może to być po prostu separacja z partnerem. Jest silnie też zaznaczona potrzeba przebaczenia, odpuszczenia. Być może po prostu odpoczynku, jeżeli jesteście mocno przeciążeni, tak? Jeżeli była separacja z partnerem, na luty pokazuje mi się powrót. Jest silnie zodiakalny lew w energetyce. Na lutym pokazuje się powrót, pojednanie i potrzeba przede wszystkim wybaczenia, ale nie każdy
Teraz tutaj w zależności od tego, czy zawiesiliście daną działalność, aktywność w swoim życiu, czy faktycznie partnerstwo, nie każdy do tego wróci. Dlaczego? Dlatego, że wynikiem tutaj na marze jest czwórka kielichów. Czwórka kielichów to wypalenie, czwórka kielichów to znudzenie, tak? Znużenie. Często też lęk, często niemożność po prostu wybaczenia, potrzeba dalszej separacji oddechu od siebie. Ale również, kochani, może to być przegapienie szansy na pojednanie. Troszeczkę takiej apatycznej energii, no, tkwiącej mocno w marazmie, w zawieszeniu, tak, stagnacyjnej, ale mogą to też być energie budzące duszę jak najbardziej. Natomiast dużo jest w Was lęku. Tak, i tutaj najprawdopodobniej jakiś ognisty znak może do Was się odezwać, tak, jeżeli mieliście separację. Natomiast z tego nie będzie zysków, owoców. Tak samo ze sprawami przedsiębiorczymi, tak? To jest wszystko mocno w zawieszeniu. Ale może to być zależne od Was, tak? Bo często mówię, często po prostu ta czwórka kielichów to jest szansa, możliwość, której my nie dostrzegamy i zamykamy się w swoich mocno uśpionych energiach, a ten sen jest ostateczny po to, by Was wybudzić, przebudzić z marazmu, tak? Więc tutaj na pewno źródło chce Wam dać taką wskazówkę, abyście danych szans nie przegapiali. Moim zdaniem macie też sporą pracę duchową do wykonania i nad swoim poczuciem wartości przede wszystkim, tak? Bo tutaj ta niemożność i zawieszenie, stagnacja oczywiście nie bierze się bez przyczyny i dużym podłożem są też Wasze nieuzdrowione lęki. Dobrze, kochani, zaraz dołożę kart, aby nam jeszcze bardziej się ta sytuacja rozjaśniła. Szóstka mieczy bardzo mocno mówi o zmianie perspektywy. Ja to widzę w taki sposób, że w Waszym życiu działo się wręcz za dużo, tak? I Wy wchodzicie w tą szóstkę mieczy właśnie po zmianę, po potrzebę odpoczynku, oddechu takiego wewnętrznego, tak? Mówię, może być to energia silnie budząca Waszą duszę po prostu. Najprawdopodobniej po prostu za dużo się działo, to też tutaj i ze znakiem ognistym też dużo się działo i to też widzę w tej ósemce buław. Niekoniecznie były to przyjemne rzeczy i łatwe. Tylko jest silna ta chęć odpoczynku. Zobaczmy, dlaczego jeszcze na przestrzeni tych 3 miesięcy jesteście nawoływani do takiej zmiany. Dlaczego jeszcze? Zobaczmy, kochani, dlaczego jeszcze tak jest. Bez względu na to, jaką macie życiową sytuację, w energetyce silnie pokazuje się uwolnienie. Może to być też po prostu porzucenie pracy korporacyjnej, tak? Na rzecz takiej za niewielkie pieniądze, ale która da odpoczynek sferze umysłowej i sferze wewnętrznej, duchowej. Też to mocno tutaj widać, tak? Dlatego, że w tych energiach i z początkiem roku wchodzicie mocno, bądź źródło mocno Was nawołuje do tego, aby psychicznie się zrównoważyć i odpocząć, cokolwiek w Waszym życiu się działo. No i teraz na luty mamy szansę przywrócenia, pojednania, odnowienia, tak? Bądź mogą to być też szanse, które przegapicie. W Was jest jakaś słabość wewnętrzna, jakaś destrukcja, jakieś pogubienie, za jakim autorytetem tutaj podążać, być może brak wzorca też, tak? Tutaj no, tak, zwłaszcza dla młodszych osób ten brak wzorca, ale czasami ten brak wzorca długo możemy przez swoje życie tułać i w taki sposób się ograniczać niestety. Być może to jest Wasza dominacja, despotyzm, tak? No i tu są też takie sprzeczności mocno na ten luty. To jest chęć powrotu właśnie, bo z jednej strony była duża
chęć, to też jest energia ego, tak? Z jednej strony była duża chęć odpoczynku, zresetowania, wglądu do wnętrza, budzenia duchowego. I być może z tej szansy przebudzenia duchowego też po prostu zrezygnujecie, prawda? A z drugiej strony może tutaj odzywać się wasze ego, jakiś brak autorytetu, brak wzorca, to poczucie niskiej wartości też jest tutaj w energetyce. I to was nawołuje do tego, i taki często też jest król buław, tak? No, ale on tu jest w prostej. Gorzej jak nam się odwraca, bo wtedy też się robi despotą, wtedy też robi się dominujący, bazuje na ego. Bo tu ten cesarz jest odwrócony, tak? Ten brak autorytetu. I po prostu król buław często musi sobie i ludziom w kółko coś udowadniać, a to źródło mówi, że halo, że nie do końca o to chodzi, że nie dostrzegasz tej szansy, nie dostrzegasz potencjału, tak? No i to odwrócony cesarz i odwrócona cesarzowa, więc najprawdopodobniej kontakty z rodzicami, być może wy coś rodzicom jeszcze chcecie udowodnić, tak? Ale no coś z tymi kontaktami z rodzicami jest nie tak, coś jest nie tak z waszymi przekazanymi wzorcami. Pojawia nam się jeszcze rycerz denarów. Raz to są piękne przyjaźnie z ludźmi spod znaku panny, byka, być może koziorożca. Ale nie widzę jakichś dużych zagrożeń dla was, pomimo tych brzydkich wzorców. Tutaj, no, żebyście też za bardzo nie umartwiali się, tak, duszyczki kochane. Bo widzę taką bezpieczną przystań dla was. Ale rodzice są problemowi. Rodzice są dość toksyczni, nie? Przekazali dość takie wzorce albo gonienia, albo sami mają jakieś lęki, tkwią w iluzji, gonią za materią. No coś tu poszło nie tak, że musicie nieustannie udowadniać. Najprawdopodobniej no, są to wasi rodzice, ale dla niektórych może być rozwalony też związek, tak? Małżeński, partnerski. I to wtedy też partnerowi chcecie coś udowadniać. A tutaj źródło ewidentnie mówi, przecież nie tędy jest droga, tak? Żyj dla siebie, żyj dla swojego wnętrza, nie wycofuj się z tego. Dobrze, a co jest zakodowane mocno w waszej podświadomości? Czyli tutaj wejdziemy w takie energie, których nie widać na pierwszy rzut oka, tylko właśnie wejdziemy sobie mocno w wasze wnętrze, kochane dusze, co tam głęboko jest u was zakorzenione. Co tam głęboko u duszyczek zakorzenione, które wybrały kadzidełko jaśminowe. Zobaczmy. Co tam głęboko zakorzenione, co tam w duszy gra. I tutaj pojawia mi się sama, czyli się pojawić bardzo duża impulsywność wasza i nerwowość i niestabilność. I od tej nerwowości, zwłaszcza jeżeli rodzice, jeżeli partner był toksyczny, nerwowy, tutaj pokazuje się halo, duszyczko kochana, uwolnij się od tego, zrównoważ, odpoczywaj, tak? Na ten czas. Bardzo mocno mi się to pokazuje. Dobrze, weźmy w tego odwrócę. Tutaj szczególnie brak przebaczenia do ojca może być. Szczególnie brak przebaczenia do ojca, zraniona matka, rozpaczona matka, tak? Rozpaczona, zraniona, generalnie niezadowolona, rozczarowana kobieta i dominujący cesarz, dominująca męskość, tak? Władcza despotyczna. No, tak to wygląda. Dobrze, spojrzyjmy na ten problematyczny wzorzec męski, dobrze? Właśnie, wzorzec męski jest bardzo egoistyczny i najprawdopodobniej z bardzo materialistycznym podejściem, tak? A wzorzec żeński? A wzorzec żeński odpuszcza swoje uzdrawianie. Do końca nie może się wyleczyć, uleczyć, uzdrowić. Być może rodzice tkwią też w toksycznej więzi, ale być może to jest jakieś toksyczne partnerstwo, po której, po linii żeńskiej, tak? Bo tutaj linia męska robi po prostu to, co chce, włada dominuje, a linia żeńska mocno tutaj na tym cierpi, nie? Tak mi się to pokazało.
Tylko, że to jest to, co zakorzenione mocno w Waszej podświadomości, więc tu też, kochani, no i jest jednak brak ten stabilizacji. Coś z tą materią tutaj. Ale kochani, jeżeli zakorzenione mocno w podświadomości, to pamiętajcie, że po prostu może być z poprzednich wcieleń. Więc Wam jakaś relacja po linii męskiej i żeńskiej z poprzednich wcieleń też może doskwierać, więc nie przywiązujcie wagi do tego, jak ja mówię, męskie, żeńskie, tak? Bo tak może być na to wcielenie, ale nie musi być, może być ciągnięte z poprzednich. Być może w poprzednim wcieleniu byliście bardzo nerwowi, egoistyczni, nastawialiście się materialnie, dlatego teraz w tym jest to tak mocno zakorzenione, że nie możecie pełnej energii i stabilizacji osiągnąć. Ale jest to możliwe, małymi krokami i nie patrząc tylko i wyłącznie do zewnątrz, tylko mocno zwracając się do środka, bo tam jest cały Wasz potencjał i Wasza siła duchowa, tak? I to jest bardzo w Waszym przypadku ważne. Jaki komunikat od Tarota Anielskiego dla Was? Jaki komunikat od Tarota Anielskiego dla Was? No właśnie, ego. Masz mylne poczucia uwięzienia, ale mam wrażenie, że z pewnej toksycznej pułapki już się wydostałeś, więc nie wracaj, duszo droga, tak? Tu jest silna przestroga dla Ciebie, aby zbytnio nie skupiać się na rzeczach materialnych, ponieważ to powoduje blokady, lęki i przegapianie szans na piękne potencjały, możliwości, przede wszystkim dla duszy, tak? Przede wszystkim z duchowego punktu widzenia. Wiadomo, że materia, pieniądze, pogoń materialna jest najbardziej zniewalająca dla duszy, a zaraz po tym nałogi, tak? Wszelkie, i często jest to powiązane też pogoń z pieniędzmi, z nałogami. No to jest właśnie to ego, bądź karta diabła w tarocie tradycyjnym. Więc mamy też tutaj równowagę, czyli po prostu potrzebę też zachowania równowagi między światem materialnym a duchowym, bo wiadomo, nie można popadać w skrajności skrajność. Jeżeli wycofujemy się tylko i wyłącznie do swojego wnętrza, zaniedbując całkowicie świat materii, no wtedy też w życiu nie jest dobrze, więc tu ani nie można tkwić w zbytnych deficytach materialnych, ani też skupiać się tylko i wyłącznie na tym, tak? Mocno jesteście nawoływani po prostu do równowagi, do umiarkowania, do pogodzenia się z pewnymi sytuacjami tutaj już w życiu, tak? Z tymi wzorcami przede wszystkim. No, związki gdzieś tam można jeszcze ponaprawiać, tak? Ale będzie to wymagało jednak nakładu czasu i wysiłku. No właśnie, zobaczmy w takim razie, co od wsparcia miłosnego, co na uczucia, co w miłości. Też karta od aniołów poproszę. I pojawiła nam się sama, kochani, no nie, niemożliwe to jest. Niemożliwe. Finanse i kariera. Wasze życie bardzo mocno, Wasze finanse bardzo mocno wpływają na życie uczuciowe. Więc tutaj po prostu, duszyczki drogie, musicie się określić, czego Wy pragniecie. Czy pieniędzy, czy związku, czy otwarcie na duchowość. I czy czasami ten pracoholizm, pogoń za pieniędzmi po prostu destrukcyjnie na Wasze związki nie oddziałuje. Przyjrzeć się relacji rodziców, czy tam też nie było takich wzorców pogoni za pieniądzem i tak dalej. Zdaję informację, że kompromis nadal można wypracować, ale tu ktoś po prostu za mocno skupia się na sprawach finansowych, tak? A, jeszcze zapomniałam o kartach Light Seer. Dobra, to już Wam tutaj dopowiem. Skąd w Waszej duszy bierze się niestabilność, nerwowość, impulsywność? Chciałabym dopytać. Skąd w Waszej duszy bierze się niestabilność, nerwowość i impulsywność? Skąd to w Waszej duszy? Skąd to w Waszej duszy jest? No, równowaga.
Toksyczna relacja z trygonem ognistym. Dostaję informację, że po prostu nie ma równowagi, że równowaga na dany czas jest dla Was niezwykle ważna. Czy powinniście skupić się teraz wyłącznie na sobie, czy za dużo skupiacie się na sobie? Jak rozumieć tą dziewiątkę monet? Chodzi o Wasze ego, tak? Chodzi o Wasze ego. Żyjecie z poziomu ego poprzez toksyczny wzorzec jakiś męski, tak? Tyle tutaj, kochani, widzę. Ego, które podpowiada, że cały czas muszę udowadniać, że jestem w stanie wiele osiągnąć, tak? Jakie aspekty jeszcze do uzdrowienia do marca? Poczucie własnej wartości przede wszystkim, bo Wy cały czas żyjecie z tego poziomu, z tego programu, muszę udowodnić, że dam radę, a czujecie się i tak przez to cały czas przegrani. Przede wszystkim dlatego, bo wartości duchowe są mocno zaniedbywane. Więc pamiętajcie, żeby wszystkiego na szali materialnej tutaj na pewno, dusze drogie, nie stawiać. Jest to niezwykle ważne, taka równowaga między materią a duchowością i w ogóle otworzenie się na duchowość. Mam wrażenie, że tutaj te dusze, które wybrały akurat ten wariant, po prostu żyją bardziej z poziomu materii, z poziomu ego niż właśnie z duchowości. Ale mocno jesteście prowadzeni ku przebudzeniu, bardzo mocno, tak? Więc szkoda by było tą szansę przegapić. Kochani, mam jeszcze karteczki, mam jeszcze przekazy, które własnoręcznie pisałam, więc wyciągnę, zamykając oczy, żeby tutaj nie podglądać, dla naszych jaśminowych jedyneczek. Pięknie, słuchajcie, kadzidełko jaśminem pachnie. Więc dla tych pięknych duszyczek, ale troszeczkę zagubionych w świecie materialnym, ale wyciągnę dla Was prosto z serca ode mnie przekazik. Dobra, chyba mam. Co my tutaj, kochani, mamy? Świat jest pełen możliwości, przygód. Zaproszę je, rozpoznając plan mojej duszy. Taki mamy, kochani, tutaj tego nie widzicie. Świat jest pełen możliwości, przygód, zaproszę je, rozpoznając plan mojej duszy. Właśnie. Więc nie zamykaj się tylko i wyłącznie na życie materialne. Bo to powoduje do takiego wyczerpania, znużenia, apatii, przemęczenia, tak? A świat jest pełen możliwości, przygód, nie zamykaj się na nie. I w Twoim planie duszy, w Twojej podświadomości te przygody, które potencjalnie możesz na swojej drodze jeszcze spotykać, tam wszystko masz zakodowane, zapisane, rozszyfruj to i nie żyj tylko i wyłącznie z punktu widzenia swojego umysłu, ego i niskiego poczucia wartości. Dziękuję, kochana jaśminowa duszyczko. I przejdziemy za chwilę do duszyczek lawendowych, kochani, do duszyczek lawendowych. Dobra, uporządkuję sobie karty. Dobrze, odpalamy teraz lawendę. Tu jeszcze jaśmin, widzę, się pali. Dobra, odpalamy lawendę. Weźmiemy. Zgasimy ten jaśmin, żeby tu się nam nie mieszał w przekaz. Dobra. I lecimy. Lecimy lawendki, kochane. Wszystkie duszyczki, które wybrały drugi wariant, lawendowy. Lecimy z Waszym przekazem. Co źródło ma Wam do przekazania, do powiedzenia? Jakie ważne komunikaty? Do marca, jakie tutaj nam się ukażą komunikaty dla Was. I jakie komunikaty dla lawendowych duszyczek? O proszę, a z buław możliwości coś nowego, pasjonującego. No dobra. Tu mi się, kochani, pokazuje mocno trygon ziemski, byk, panna, koziorożec w Waszej energetyce.
I coś nowego z tymi znakami, ale nie do końca pomyślnego. Trzeba będzie też dużo nakładu, wysiłku i wiary i nadziei pokładać w tą sytuację. Dlatego, że jeżeli to będzie relacja miłosna, nie będzie do końca stabilna. Jeżeli będzie to też jakieś przedsięwzięcie biznesowe czy nowa praca, też nie do końca będziecie czuli, czy to jest to, tak? Nie do końca będziecie pewni. Mówię, tutaj trzeba pokładać dużo wiary i nadziei w to przedsięwzięcie, które zaczniecie, bądź które być może już zaczęliście, tak? Zbadajmy, co to jest. Zbadajmy, co to jest w postaci tego asa buław tutaj nowe, dobra? Co to jest za szansa? Ona już na teraz pokazuje nam się mocno w Waszej energetyce, więc zbadajmy, co to jest. I pokazała nam się jakaś trudna sytuacja. Być może wyjście, tak? Wyjście z kryzysu, który u Was długo trwał. Bo to jest proces, który trwa i dlatego też źródło mi tutaj tak mocno zaznacza nadzieja i wiara, tak? Nadzieja i wiara w otworzeniu się na nowe. Kryzys, depresja i udręka negatywnych myśli. Brakuje Ci wiary i nadziei, że możesz z tego punktu krytycznego wyjść, tak? Brakuje Ci przede wszystkim nadziei w co? Tu może być też osłabienie sił witalnych po prostu, tak? Po prostu ciężka depresja, z której trzeba wychodzić małymi krokami. Do aktywności się zmuszać, do dynamiki, do ruchu, aż dwa razy as buław, tak? Czyli jesteście bardzo mocno po prostu do dynamiki, aktywności i do ruchu motywowani. Do kreatywności, do otwierania swojego umysłu, bo Wasz umysł mocno był zblokowany. Jakiś mężczyzna może się pojawić i może to być mężczyzna spod znaku panny, koziorożca, ewentualnie byka. Być może brak wiary i nadziei w zapłodnienie też, w ciążę, tak? Też na to może brak jakiejś tutaj trudności z tego tytułu mogą być. No, ale te asy nie pokazały mi się w negatywie przecież, tak? Praca nad wiarą i nad nadzieją. Praca nad wiarą. Bo być może długo tkwiliście w jakimś związku też niestabilnym, tak? Dominującym, toksycznym, gdzie ktoś tutaj granice Wasze przekroczył. No bo odwrócony rydwan to jest taka energia, no... No i kłótliwa... I dominująca bardzo mocno, ale dominująca też w taki sposób negatywny, tak? Gdzie po prostu te koniki się rozjeżdżają, nie ma kompromisu, tracimy kontrolę zupełnie nad sytuacją, dużo się kłócimy. I to Was mocno osłabiło energetycznie. I ciężko jest Wam się teraz zmotywować, nie? Taką sytuację tutaj widzę, no właśnie. Wręcz taka zawistna energia też mi się tutaj przejawia u Was. Albo bardzo niedojrzała. No, coś jest energetycznie, co robiło Wam duszyczki krzywdę, nie? To tutaj mocno można wyczuć. I źródło chcę Wam powiedzieć, chcę podać taką przyjacielską dłoń, Ty nie trać wiary, Ty nie trać nadziei, tak? Przed Tobą będą nowe szanse. Jest jeszcze szansa, jest jeszcze nadzieja, nie? Mocno w tych dwóch asach widzę i widzę ograniczenia, które sami na siebie nakładacie. No zobaczmy, bo może tutaj problem rzeczy, raczej mi się wydaje, że to jest jakaś zewnętrzna energia, albo niedojrzała, albo zawistna, problematyczna, która tutaj trochę nabroiła w Waszym życiu i w Waszej przestrzeni, ale mogą to być też głęboko zakorzenione programy, blokady, tak, więc sprawdźmy. Dołóżmy jeszcze kart Tarota Snów i sprawdźmy, co głęboko z podświadomości. Zobaczmy, dusze drogie. Co głęboko z podświadomości? Myślę, że u wielu z Was może to być faktycznie brak nadziei w narodzenie dziecka, tak? Jakieś problemy z zajściem w ciążę.
albo w ogóle jakieś problemy tutaj z młodszą, niedojrzałą energią. Też to tutaj widzę, jest bardzo niestabilną. Brak przebaczenia, brak wybaczenia, brak skruchy głęboko w podświadomości, tak? Jakieś urazy głęboko zakorzenione tutaj są. Ale pokazuje mi się, że sytuacja się rozwiąże. Bo jest odwrócone 8 mieczy. Czy z tego kryzysu wyjdziecie? Najprawdopodobniej z końcem zimy. Ale to mocno zależy od Was, kiedy coś się wydarzy, tak? Wyjdziecie z kryzysu. No, więc tutaj nie ma co się martwić i przejmować. Ja jeszcze zobaczę, co tu z tymi dziećmi jest, co tu jest z tą niedojrzałą energią. Czy tu jakieś karty ciążowe też się nam pojawią, bo tu jakaś rozpacz, poczucie winy, brak wybaczenia do energii niedojrzałej, bądź... No poczucie winy, że coś tu nie poszło, nie, że coś poszło nie tak, na pewno ono jest. Natomiast jest to silnie też związane z dziećmi. Ale być może jest to po prostu związane z dzieckiem wewnętrznym, dzieckiem niestabilnym, niedojrzałym. A być może mieliście takiego partnera też po prostu, tak? Też tak może być. I mocno trygon ziemski się pojawia, by pan na koziorożec. Dobra, zobaczmy, czego jeszcze się dowiemy na ten temat. Zobaczmy, czego jeszcze się dowiemy na ten temat. No ładna karta. Kapłana. Gdzie to tu będzie jakaś komunikacja, która da spełnienie. Ale tu trzeba o coś zawalczyć. Zawalczyć o to, co jest dla Was największą wartością. I tu trzeba sobie też odpowiedzieć, co tą wartością samo w sobie, tym rozwojem, tak? Co to tutaj jest? Bo dla każdego to będzie coś innego, ale kapłan to jest autorytet, to jest hierarchia, to jest rozwój, samoświadomość. To są mocno potencjały i nauki duchowe też, tak? To może być Wasze małżeństwo, partnerstwo. To jest wartość, to jest duchowa wartość, bardzo duża, ważna i duchowa wartość kapłan, tak? To może być też zodiakalny byk. I potrzeba komunikacji, potrzeba wybaczenia mi się pokazuje. Potrzeba, wybaczenie da spełnienie. To mocno tutaj widzę. Wybaczenie, bądź odpuszczenie, ale raczej wybaczenie, a nie tak łatwo jest Wam wybaczyć, da bardzo dużo spełnienia w świecie i ruszycie do przodu, tak? To tutaj mocno widzę. Dobra, co tarocik anielski nam dopowie? Poprosimy o kartę dla Was. Co tarocik nam anielski dopowie? Równowaga w dawaniu i braniu powinna być zachowana, tak? Być może wybaczenie, przebaczenie, że tej równowagi nie było. Ale szóstka ziemi jest szansą, jest energią stabilną. No słuchajcie, tu mocno, ale tu mocno trygon ziemski, byk, panna, koziorożec. Ten byk mi się przewija, ale może być panna, może być koziorożec, tak? Mocno, mocno te ziemskie aspekty. I tu są jakieś nowe możliwości. Nowe możliwości idą, benefity do Was jak najbardziej, korzyści, więc fajna energia, nie? No, idzie coś tutaj. Może być po prostu stabilna relacja z osobą z znaku ziemskiego. Może być, nie zamykaj się na nią, bo wręcz dostajemy jeszcze... Nie zamykaj się przez jakąś niedojrzałą emocjonalnie osobę, która poraniła. W ogóle no, nie rób tak, nie? Dostajemy jeszcze... informacje, jesteś gotów, masz wszystko, wszystko, co potrzeba, tak? Pojawią się w najbliższym czasie możliwości do zamanifestowania, do uwierzenia w to, że życie jest pełne magii, że to, co siejesz, to manifestujesz później, tak? W swoim życiu to jest odbiciem, to jest zwierciadłem Twojej rzeczywistości, co sam w sobie zasiewasz, tak? Więc to też oczyszczenie po tej brzydkiej energii, która poraniła. I zasiej nowe potencjały.
Dobrze, no to co w tej miłości? Co w tej miłości anioły nam poradzą? Współuzależnienie. No nie widziałam tu kart uzależniających, powiem Wam szczerze, ale dodatkowo pokazuje nam się jeszcze aspekt współuzależnienia, być może jakiegoś toksycznego uzależnienia emocjonalnego od przykrych emocji. Często jak wychowujemy się w rodzinie pełnej uzależnień, mamy problemy z niskim poczuciem własnej wartości. I potem wchodzimy w wir relacji, gdzie dużo od siebie dajemy, aby tym osobom pokazać, uzależniamy się właśnie od takich relacji i chcemy tym osobom pokazać, że jesteśmy warci miłości, tak? I być może dlatego też szóstka ziemi się pokazała, żeby z tego schematu już wyjść, żeby otworzyć się na całkiem inne możliwości, żeby zakończyć z takimi toksycznymi, uzależniającymi relacjami i wejść w takie, gdzie będzie równowaga, tak? No, i to jest przed Wami. I ta szansa jest mocno przed Wami. Dobrze, dołożę Wam jeszcze przekaz ode mnie. Mam karteczki, które sama własnoręcznie pisałam. Są to przekazy, które no sama gdzieś tam wykreowałam, więc przekaz ode mnie dla Was. Przekaz ode mnie dla Was. Kochane duszyczki, ja tutaj nie patrzę, tylko losowo wybieram. Co ja tu dla Was, kochani, mam? Dzień dobry, istoto. Zapraszam Cię do podniesienia wibracji. Zapraszam Cię do lśnienia. No. Zapraszam Cię do podniesienia wibracji i zapraszam Cię do lśnienia. Piękna duszyczko. Powodzenia, nie zamykaj się. Dziękuję Wam, lawendy kochane, że tak się do Was zwrócę, bo tutaj duszyczki, które wybrały kadzidełko lawendowe i przechodzimy teraz do drzewa sandałowego, do drzewek sandałowych, do sandałków. Przechodzimy do sandałków teraz, kochani, do osób, które wybrały drzewo sandałowe. Jakie energie dla Was do marca się ukażą? Jakie energie dla Was do marca nam się ukażą? Odejście, otworzenie się na nowe potencjały bezwarunkowej miłości. Na harmonię, równowagę, na piękny potencjał miłosny. Ale też ta czwórka kielichów, być może odejście od związku, który po prostu już nuży, który nie jest potencjałem przepięknej, duchowej, absolutnej miłości, tak? Ale zobaczmy, sprawdźmy, od czego odejście następuje w styczniu. Dużo zrozumienia, generalnie dużo harmonii przed Wami, ale najpierw zapytajmy, od czego odejście następuje w styczniu. Od czego odejście następuje w styczniu?
od bezsennych nocy, od braku zrozumienia, najprawdopodobniej partnera albo jakichś innych bliskich osób, tak? Od depresji, od koszmarów, od cierpienia psychicznego, od złych wiadomości, od osób, które Was nie rozumieją, od poczucia winy, od kryzysu, od braku wiary, od ciągłego przegapiania szans i potencjałów. I Wam, duszyczki drogie sandałowe, budzi się Wam dusza w taki piękny, wyrozumiały sposób, tak? Tutaj trzeba podejść, Król Kielichów jest najbardziej empatycznym królem, tak? Tutaj trzeba podejść z taką dozą empatii, wyrozumiałości, cierpliwości. Przede wszystkim do samego siebie najpierw, tak? Tu jest to 10 minut. Wy odrzucacie całkowicie świat materii i wybieracie świat serca. To tutaj widzę u Was. Bo to Wam daje harmonię i spełnienie. Ta pogoń materialna była przyczyną bezsennych nocy, depresji, koszmarów, wszystkiego co najgorsze. Dlatego tu są ewidentnie dusze, które wybierają drogę serca, tak? O, ale piękna energia dla Was. Tutaj miłość przed Wami, przepiękna, potencjalnie bezwarunkowa. No, jeżeli dopiero co się rozstaliście, to będzie przepiękna miłość do samego siebie, tak? Natomiast jest też szansa przyciągnięcia miłości, jest szansa przyciągnięcia miłości z zodiakalnym strzelcem, akurat, kochani, u Was. I źródło mówi, halo, nie trać tej szansy, tak samo, tak? Bo przepiękna szansa pod koniec zimy dla Ciebie, przepiękna miłość z zodiakalnym strzelcem mi się pokazuje. Dusze drogie. No. Co w podświadomości Waszej się dzieje? Co zajrzyjmy do głębi Waszej duszy, dobra? Co tak głęboko skrywacie? No właśnie, jakieś poczucie niesprawiedliwości i krzywdy i czasami przez to nie trać szansy na nową, przepiękną, bezwarunkową miłość. Troszeczkę pobędziesz w samotności na styczeń, luty, tak? Podejdź do siebie z dozą dużej wyrozumiałości, cierpliwości, empatii, tak? Jeżeli otoczenie Cię nie rozumiało, partner Ciebie nie rozumiał, to Ty bądź współczujący i kochający i to pomoże i to przyciągnie nową miłość, tak? Tylko Wy chyba tak nie bardzo będziecie chcieli walczyć o to. Albo będziecie skrywać to swoje piękne serce, tak? Jednak troszeczkę maskować się, bo przez ten ból, którego doświadczyliście, no tak zamykać się mocno, mocno w swojej skorupie tutaj, bo to poczucie krzywdy, bardzo dobrze, że odeszliście, tak? Od tych ludzi, którzy tutaj... Ale nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Stare musi odejść, nowe musi rozpocząć, o tym mówi karta śmierci. To Was przetransformowało na wyższy poziom. Wyższy poziom i gotowość do miłości prawdziwej, a nie takiej toksycznej, tak? Po prostu. Znowu strzelec, ale znowu równowaga w dawaniu i braniu. Między równowagą a światem serca. Nie można też tylko do swojej samotni i do swojej skorupy się zamykać. I tu macie mocno przed tym przestrogę, tak? No i przepiękne energie, przepiękne przyciąganie. Ja bym Wam tutaj obstawiała strzelca, kochani, naprawdę. No, przepiękne potencjały. Uwierz w to. Ale zadbaj najpierw o samego siebie. Luty będzie bardzo ważnym miesiącem pracy nad sobą i nad swoim uzdrawianiem, stabilizacją, poczuciem bezpieczeństwa i życia w zgodzie z samym sobą. To macie, kochani, na luty przede wszystkim. I Ty nie ukrywaj tak przepięknej duszy, tak przepięknych potencjałów przed światem. Ty tego nie rób, Ty się nie wycofuj. Ty walcz o tą swoją piękną duszę, tak? Co tarot anielski mi dopowie? Co tarot anielski mi dopowie? Nowa, ekscytująca szansa. Jeżeli też kroczyłeś ścieżką, drogą, karierą, cokolwiek tutaj rozumiesz, tak?
cokolwiek w swoim życiu było ważne, skończyło się, wypaliło, bo tu ewidentnie widać etap, który poranił, wypalił się, zakończył i masz otworzyć się na nowe, tak? I w As Ognia też nam o tym mówi, że jest to nowe, ekscytujące, lepsze i że masz się rozwijać i wzrastać. Że ten As Ognia bardzo fajnie tutaj wymownie. Halo, ty zmień swoje życie teraz z powerem, z działaniem i po to też mam wrażenie, przychodzi taka ekscytująca relacja ze znakiem ognistym, żebyś też się zmotywował i ta osoba da ci kopa do działania, da ci powera, dlatego nie zamykaj się na nią, tak? No. Ta osoba będzie się bardziej starać niż ty. Będzie bardzo szczera, będzie bardzo impulsywna, będzie ciekawa życia, świata. Mówię, to jest strzelczyk, strzelczyk tutaj do was idzie, nie? Będzie prowokować was, popychać, wyciągać was na różne imprezy, tak? No. A wy będziecie to opóźniać trochę, nie? Wy będziecie to opóźniać, zamykać się w swoje skorupie. Nie wiem. To cztery kielichy to jest zawsze takie, no mam te kielichy, ale nie wiem, czy w ogóle jakieś chcę, nie? Nie wiem, posiedzę, jeszcze trochę pomedytuję może. Nie wiem, może nie dziś. No. A ta osoba weź, aż będzie cała tak zapalczywie was na te... No weź, tu ekscytujące szanse są, nie? Dla nas. No wy tak samotni w swojej jaskini, ale ktoś tu ewidentnie się pojawi, kto będzie was duszyczki wyciągał do świata, do ludzi, do zdobywania możliwości. Dobra, no pięknie, pięknie. Korzystajcie z tych szans, bardzo pozytywne energie, szanse. I teraz słuchajcie, jeszcze przekaz specjalnie dla mnie. Czekajcie, nie podglądam, zamykam oczy i przesłanie dodatkowo dla mnie, ode mnie dla was tutaj wyciągam, kochani, przesłanie, aż tyle nam się pokazało. Tutaj takie też jest przesłanie mocno od zodiakalnego strzelca, znowu mam wrażenie, słuchajcie, może macie jakąś bratnią duszę strzelca, albo może po prostu ją poznacie, bo tutaj ta duszyczka też chce wam powiedzieć, w chaosie można dostrzec największe światło i nie zamykaj się na nie, tak? I dodatkowo wyleciały mi też jeszcze dwie karteczki. Życie jest kwitnącą ostrygą. Co dalej? Kurczę, co wy tutaj troszeczkę przyciągniecie? I mam jeszcze zasługuję na sukces i odważnie pokażę ludziom moje światło. Pięknie. Ktoś ognisty, zmotywowany, tak? Ktoś, kto dostrzeże wasze potencjały, ale będzie napędzał was do tego, żebyście wy tym światłem się ze światłem, z ludźmi po prostu się dzielili. Dzielili się też doświadczeniami. Styczeń ma być miesiącem, gdzie na dobre odchodzicie od wszelkich toksyczności, tak? I tutaj ktoś taki, no w chaosie można dostrzec największe światło, tak? Ale ktoś to zobaczy. Ktoś to zobaczy, ktoś to doceni. Piękne. Życie jest kwitnącą ostrygą. Co dalej? No. No ciekawie. Ciekawie się zapowiada, nie zamykajcie się na to potencjały. Jeszcze wyciągnę wam, co właśnie z tą miłością, co z tymi uczuciami na sam koniec, bo tu no, życie kwitnącą ostrygą, co dalej, tak? Więc zapytajmy, co dalej. Zapytajmy, co dalej w związku z tym, co tu na wiosnę wykiełkuje. No kochaj najpierw siebie. Luty będzie takim miesiącem miłości własnej. Twój szacunek do własnej osoby sprawia, że przyciągniesz miłość. Twój szacunek, twoje poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa i życie w zgodzie z samym sobą, ale co przede wszystkim jeszcze? Przede wszystkim uwolnij byłego partnera. No tak te trójeczki troszeczkę miały krótszy przekaz, ale myślę, że dość wymowny, dość zabawny i życzę wam naprawdę tej nowej, ekscytującej relacji. Mam nadzieję, że wam się spełni, bo troszeczkę też jesteście mocno do swojej jaskini tutaj widać wycofane. I trójeczki, i dwójeczki faktycznie mają taki przekaz, a jedyneczki zdecydowanie powinny odejść od pogoni materialnej.
Dajcie, kochani, mi znak w komentarzu, jak widzicie takie wróżby wyboru, które planuję co porę roku Wam robić. To jest wróżba zimowa, następna będzie na wiosnę. Oczywiście, jeśli lubicie przekazy typu wybierz zestaw, wybierz kartę, będą one na kanale się pojawiały, ale pamiętajcie, żeby wynagrodzić moją pracę symboliczną łapką w górze bądź podziękowaniem w komentarzu. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia.